Tu będą mogli uczyć się tego, czego nie mogą się nauczyć w szkole odnośnie właśnie zarządzania danymi serwerowymi w chmurze na dużą skalę, łącznie z tutaj z parkiem naukowo-technologicznym, co spowoduje, że no, na rynku pracy będą mieli niewyobrażalne umiejętności, ale oprócz tego będzie tu można nabyć tych średnich umiejętności związanych z teleinformatyką przewodową, bezprzewodową, światłowodami, routerami. To BCU branży teleinformatyki będzie jedynym. Ta branża nie jest dość popularna. Jesteśmy jedyną szkołą, która kształci w województwie opolskim teleinformatyków. A z drugiej strony jest duże zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym musi być to super nowoczesne, bo tu będą się kształcić oprócz naszych uczniów, oprócz pracowników gdzieś tu z województwa opolskiego, no, z całej Polski będą tutaj przyjeżdżać. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą faktycznie inwestycją i w takiej branży topowej, bo tu chodzi o teleinformatykę, komunikację, telekomunikację tak naprawdę. Mamy też bardzo mocnego partnera branżowego, bo jest to Izba Elektroników i Telekomunikacji, więc naprawdę bardzo mocny podmiot branżowy. A co ciekawego będzie się tutaj działo? No bardzo ciekawe rzeczy, bo faktycznie będą tu kształceni uczniowie, czy doszkalani tak naprawdę w tej branży unikatowej, takiej telekomunikacji chmurowej, jak i w ramach kształcenia ustawicznego też osoby, które już na przykład pracują, chcą się udoskonalić, przebranżowić, będą dostawali specjalne unikatowe certyfikaty. To jest, będzie jedyne miejsce, które w Polsce, gdzie taki certyfikat będzie można dostać. No i trzeci element to nauczyciele, to jeden z bardzo, też bardzo ważnych elementów, bo no, brakuje nam też osób, które potrafią poświęcić się temu, żeby uczyć nowe pokolenia tych takich branż topowych. Tu jest kolejne branżowe centrum umiejętności, które pokazuje, że nie tylko mówi się o tym kształceniu ustawicznym w zakresie konkretnych zawodów, ale to są konkretne kwoty, konkretne laboratoria i zawody, które wynikają z potrzeby. Opole to jest jedynym samorządem w kraju, który ma taką infrastrukturę IT, która jest ulokowana w parku, więc my w ramach tego projektu będziemy się dzielić doświadczeniem przede wszystkim i będziemy tworzyć tak zwane środowisko wirtualne do testowania i to środowisko produkcyjne w zakresie tworzenia przestrzeni chmurowych, serwerowych, etc. To wszystko wpisuje się w tą misję parku, bo przecież my niedługo będziemy składać projekt pod nazwą PNT Experience w zakresie rozbudowy parku, rozbudowy serwerowni, bo to jest trend, o którym my wszyscy rozmawiamy. IT idzie z nami, a nawet na wyprzedza w życiu codziennym, tak? Bo już wszystko możemy zamówić. Nawet zamawiając włącznik do tej sali, możemy zamówić włącznik zwykły albo włącznik na Wi-Fi i sterować go komórką, tak? Ale żeby on mógł obsłużyć to po prostu tą sieć teleinformatyczną, trzeba doprowadzić do tego włącznika. Inwestujemy w przyszłość, w mieszkańców, tych, którzy chodzą do szkół średnich, zawodowych, którzy myślą o tym, jak zdobyć praktyczny zawód, jak dobrze się w nim odnaleźć, jak nabyć potrzebne kompetencje. Tworzymy trzecie branżowe centrum umiejętności, czy takie miejsce, w którym można zdobyć zawód, ale też będziemy kształcić tych, którzy kształcą w zakresie zdobywania zawodu. W związku z tym pracodawcy z Opola będą mieć lepiej wykwalifikowane kadry, nie tylko zresztą, bo to jest branżowe centrum umiejętności dedykowane dla całego kraju, więc będziemy kształcić w unikalnych kwalifikacjach na rzecz całej Polski i co bardzo ważne, wzmacniamy opolskie szkoły. Poprawiamy w nich jakość kształcenia, dostęp do pracowni specjalistycznych. Myślę, że to wszystko jest takim dużym krokiem w przyszłość. No i ostatnia rzecz, taka wisienka na torcie. Robimy to za pieniądze zewnętrzne, cudze, unijne. Tym bardziej to cieszy, bo nie wydajemy swoich, a sukces